Kiedy patrzymy na nasz codzienny szlak z różańcem, to odkrywamy, że jest to droga wymagająca. Tu nie chodzi o mechaniczne przesuwanie paciorków i mówienie bezwiednie modlitw. To jest swoista droga wypływania na głębie więzi z Maryją, a właściwie więzi z samym Panem, do którego ona, Matka, kieruje nasz duchowy wzrok. Nieraz nasz różaniec to powrót do modlitwy codziennej, systematycznej. Paradoksalnie właśnie ta zwykła, ta codzienna wierność dziesiątkowi różańca, to duchowe zobowiązanie bardzo nam w tym pomaga. Faktem jest, że to łaska wiary, łaska powrotu do głębi wiary, to niejednokrotnie cud modlitwy różańcowej za nas ofiarowanej. Warto też o tym pamiętać. W Lizbonie Franciszek przypomniał, że trzeba starać się w swoim powołaniu wypłynąć na głębie, aby ponownie zarzucić sieci na morze. Musimy opuścić brzeg rozczarowań i stagnacji, zdystansować się od tego słodkiego smutku i ironicznego cynizmu, które atakują nas w obliczu trudności. Jest to konieczne, aby przejść od defetyzmu do wiary, jak Szymon, który chociaż na próżno trudził się całą noc, mówi: na Twoje słowo zarzucę sieci. Aby jednak codziennie zaufać Panu i Jego słowu, nie wystarczą słowa, potrzeba wiele modlitwy. Maryjo, patrzymy na Ciebie. Jesteśmy zadziwieni Twoim pięknem, Twoim duchowym bogactwem. Jesteśmy zadziwieni bogatą szatą, która ozdabia Twą ikonę. Patrzymy na obraz jasnogórski i w Twej piękności, Maryjo, w tym blasku, w niezwykłej dostojności Twojej szaty materialnej, widzimy symbolicznie blask i piękno Twego zawierzenia. Tu niemalże dotykamy tych wszystkich łask, jakie Pan zlał na Ciebie. Daj nam z pełni łask, jaka jest w Tobie, czerpać siły do coraz dojrzalszego życia naszym osobistym powołaniem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.